pan Mateusz Amroziński, specjalista do spraw nowych projektów FANUC, jak skutecznie i efektywnie wdrożyć robotyzację w procesach obróbki skrawaniem. Absolwent kierunku mechatronika Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. W polskim oddziale FANUC już dość długo, od 2012 roku. Od początku związany z działem wsparcia technicznego FANUC Polska. W zakresie jego obowiązków leży pomoc w analizie i wdrażaniu nowych projektów, szkolenia dla klientów, testy nowych pakietów, promowanie najnowszych rozwiązań technologicznych FANUC wśród polskich producentów. Nie muszą być już gromkie brawa, ale takie godne, proszę bardzo, na początku. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To prawda, co powiedział mój przedmówca. Nazywam się Mateusz Amroziński i mam przyjemność z ramienia firmy FANUC chwilkę z Państwem porozmawiać. Chwilkę to znaczy jakieś 30-25 minut. To też sobie tak będę zerkał, żeby trochę kontrolować czas i nie poprzeciągać nadmiernie. Proszę Państwa, FANUC jako polski oddział japońskiego producenta robotów sterowań CNC i robomaszyn. Tutaj moglibyśmy dość dużo rozmawiać na temat technicznych aspektów asortymentów, rodzajów robotów, rodzajów sterowań, możliwości technicznych i pewnie o tym trochę powiemy. Wspomniane na poprzedniej prezentacji zmysły robota, tutaj padło takie stwierdzenie, ja też do tego troszkę nawiążę, bo to w zasadzie już jest nawet nie przyszłość, to się dzieje już i to tak dość intensywnie. Natomiast na tej prezentacji troszeczkę bardziej skupimy się na tym, jak wdrożyć robotyzację. Tutaj mamy na przykładzie procesu obróbki skrawaniem, obróbki metali, nawet można by było szerzej powiedzieć. A jeszcze szerzej można powiedzieć, jak efektywnie wdrażać robotyzację, czy uruchomić pierwsze stanowisko, bo to się ze sobą bardzo mocno wiąże. Tutaj będą przykłady właśnie oparte na tym wspomnianym metalu, ale możemy to odnieść tak naprawdę do różnych innych branż. I żeby specjalnie nie przeciągać i nie rozwlekać, tak powiem kolokwialnie, tego wstępu, zacznijmy od kilku takich wprowadzających kwestii. To, co Państwo widzicie teraz na slajdzie, współczesne oblicze produkcji przemysłowej. No dawno już jesteśmy na takim etapie, że fabryka już nie jest tylko zamknięta w swoim własnym obszarze, jeżeli chodzi o produkcję. Tak było kiedyś. Był zakład produkcyjny, on sobie produkował, miał swój charakter produkcji, swoje linie produkcyjne, mniej albo bardziej zmechanizowane, później zautomatyzowane czy zrobotyzowane. Już dawno jesteśmy na tym etapie, że dane wymieniane nie tylko między maszynami, ale między całymi zakładami, wymieniane są bardzo szybko, z dużą częstotliwością i bardzo szeroko, czyli nie ma tak naprawdę teraz możliwości, żeby w danym procesie produkcyjnym nie uczestniczyło wiele zaangażowanych firm, podmiotów, poddostawców i tym samym ta komunikacja musi następować bardzo sprawnie. Jak stworzyć takie nowoczesne środowisko produkcyjne? No gdyby odpowiedź była taka prosta na to pytanie, to moglibyśmy porozmawiać 5 minut i w zasadzie skończyć prezentację, ale ona oczywiście jest bardzo mocno rozbudowana, więc próbując odpowiedzieć na takie pytanie, mogę zwrócić uwagę na pewne aspekty, ponieważ my jako FANUC samodzielnie, bezpośrednio nie integrujemy, ale naszym codzienną pracą jest wspieranie integratorów w Polsce. Wspieranie integratorów, czyli pomoc we wdrożeniach robotów, ale nie tylko integratorów, również klientów końcowych. I troszkę bardziej nawiązując do klientów końcowych, do firm produkcyjnych, mówimy już o wdrożeniu pierwszego albo kolejnego robota. Żeby zastanowić się nad tym, jak efektywnie wdrożyć robota w danym zakładzie, trzeba sobie kilka takich rzeczy tutaj może, można powiedzieć, wyciągnąć na tapetę, czy też o kilku rzeczach wspomnieć. Na pewno zawsze trzeba i warto pomyśleć, aby zacząć od tego, żeby opisać w procesach to, jaki mamy stan na dzisiaj. Co mamy na dzisiaj w naszym zakładzie, próbować opisać to liczbami, żebyśmy wiedzieli, na jakim etapie jesteśmy i co trzeba zrobić. Punkt drugi, to co Państwo też widzicie za moimi plecami, infrastruktura sieciowa, wymiana danych, generalnie rzecz biorąc segment IT, połączony z segmentem operacyjnym. Nie da się rozdzielić wymiany danych i rozwiązań z zakresu informatyki i przekazywania danych w odizolowaniu od takiej warstwy operacyjnej danego zakładu. To już też jest dawno za nami.
nie da się tego nie łączyć ze sobą, bo inaczej po prostu funkcjonowanie i obieg danych nie będzie efektywny, jeżeli będziemy sobie jakieś dane wymieniać, ale warstwa operacyjna zakładu nie będzie wiedziała, co to są za dane i po co to robimy. Ja natomiast troszkę bardziej chciałem się skupić na kroku trzecim i czwartym dzisiaj, czyli mówimy o technologii i o zasobach ludzkich. No, troszeczkę najbardziej na kroku trzecim, czyli na technologii, bo to są kolejne dwa punkty, o których nie możemy nie pamiętać. Technologia, czyli jakie mamy narzędzia do dyspozycji, żeby modernizować zakład, żeby wdrażać rozwiązania z zakresu robotyki i automatyki. No i zasoby ludzkie, czyli jak zrobić tak, żeby po wdrożeniu nawet pierwszego robota, niekoniecznie pierwszego, ale ogólnie gniazda zrobotyzowanego czy linii produkcyjnej, jak zrobić, żeby operatorzy, czy też osoby, które mają się tym robotem opiekować, nie bali się tego, żeby czuli się w tym pewnie, no i żeby swobodnie poruszali się z panelem programisty, czy z panelem operatora. Pierwsza rzecz, i to można powiedzieć z własnego doświadczenia, mamy szereg zapytań codziennie od potencjalnych klientów. Chcielibyśmy wdrożyć stanowisko zrobotyzowane, chcielibyśmy wdrożyć, załóżmy, robota kolaboracyjnego, robota spawalniczego, robota do nakładania kleju, do lakierowania, do malowania i tak dalej. Zawsze musi być od pomysłu do wdrożenia, czyli przemyślane kroki wdrożenia takiego stanowiska. Na początku musimy o tym pamiętać, że wszystko, co robimy na początku, musi być mierzalne. To jest jakby punkt pierwszy. Czyli zawsze musimy mieć możliwość zmierzenia tego, czy to, co wdrażamy, ma sens. A na drugim biegunie musimy pamiętać o tym, że wdrożone stanowisko musi być maksymalnie uniwersalne i musi mieć możliwość rozbudowy. Czyli wracam jeszcze raz do tych wspomnianych wcześniej zmysłów. Proszę Państwa, prawda też jest taka, że dzisiaj tak naprawdę już dawno mamy za sobą czasy, w których robot realizował operacje, można powiedzieć, proste, nazwijmy to w cudzysłowie, zaprogramowane. To już jest też troszkę za nami. Tak naprawdę rynek robotów też walczy dzisiaj o to i wszyscy producenci, jak wiele ten robot będzie potrafił zrobić samodzielnie, jak dużo decyzji będzie umiał podjąć sam i jak bardzo będzie zdolny i przystosowany do szybkiego przezbrojenia produkcji na przykład, czyli jak szybko zajmie mu, żeby samemu sobie ocenić, że coś, co przyjechało, to jest nowy detal, trzeba uruchomić nową procedurę, później trzeba wykonać daną operację, kontrolując się na bieżąco. Tutaj będę pewnie mówił o czujniku siły, za chwilkę do tego przejdziemy. To, co teraz Państwo widzicie, to jest w trochę szerszym stopniu pokazana gama produktów, którymi dysponujemy i takimi, które wdrażamy na co dzień. To są zarówno roboty, jak i tak zwane robomaszyny, jak i sterowania CNC, od których w zasadzie Fanuc zaczynał w latach 50. Jak to funkcjonuje? To, co tutaj Państwu teraz pokażę, tak trochę podpierając się filmikami uruchomianymi w poszczególnych obszarach tej aplikacji, jak to działa, no to jest najbardziej skompresowany film, jaki jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki mam do dyspozycji, ponieważ funkcjonujemy chyba w każdej branży przemysłu. To będzie i spożywka, i wspomniane też wcześniej automotive, i to będzie elektronika, i będzie FMCG. No i oczywiście dzieląc na zadania, to będzie metal, będą tworzywa sztuczne i tak dalej, i tak dalej. Więc będziemy mieli zarówno klasykę gatunku, tak bym to nazwał, czyli roboty w spawaniu i zgrzewaniu w automotive, który też jakby tutaj w pełni się zgadzam z przedmówcami, motorem napędowym od wielu lat jest, jeżeli chodzi o robotykę, to jest oczywiście prawda. I już będziecie Państwo mogli zwrócić uwagę, że będą się pojawiały hasła coś takiego jak Learning Robot, system wizyjny 3D, który widać tutaj za moimi plecami teraz, system, w którym to robot sobie ocenia, gdzie leży detal w koszu, zupełnie losowo wyrzucony przez operatora, tak można by było w cudzysłowie powiedzieć, czy też system wizyjny 2D, który teraz widzimy w połączeniu z tak zwanym line trackingiem, czyli wyłapywaniu detali w locie bez zatrzymywania taśmy, to jest też dedykowany gotowy pakiet, gotowa paczka. I znowu wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Tak jak Państwo widzicie, to jak wiele robot potrafi sam zrobić, jak bardzo jest przygotowany, szczególnie software'owo, do robienia takich trudnych operacji, trudnych wydawałoby się z zewnątrz,
To definiuje jego możliwość wykorzystania, jego uniwersalność. Z zewnątrz wydawałoby się, że to jest trudne, bo są to aplikacje, tutaj chociażby mamy ten czujnik siły w obróbce metalu, czyli kontrola docisku bieżąca, to jest też nasz produkt zintegrowany z robotem. Wydawałoby się, że takie aplikacje wymagają wielu dni, jeżeli chodzi o wdrożenie robota, czasami godzin, czasami dni, czasami tygodni, tak się wydaje. Natomiast często jest tak, że to są gotowe narzędzia i gotowe pakiety, które po prostu musimy uruchomić w odpowiedni sposób, z odpowiednimi argumentami. To jest jakby cała zabawa, żeby temu programiście nie zabrało to tygodnia, tylko na przykład 2 dni, albo nie 3 dni, ale 5 godzin. Wdrożenie takiego stanowiska i przezbrojenie. To największy na świecie robot o udźwigu 2300 kg. Bardzo często stosowany w tak zwanym handlingu najbardziej wymagających detali pod kątem momentów bezwładności, masy i tak dalej. No i coś, od czego nie uciekniemy i nie uciekamy, czyli ten trend, który tutaj już padł, roboty współpracujące, roboty kolaboracyjne. Takiego jednego z przedstawicieli mamy również dzisiaj ze sobą, dokładnie tego, który teraz jest pokazywany na filmie. To są te roboty, które jakiś czas temu, kilka lat temu, dość mocno już pojawiły się w Europie, które nie wymagają konwencjonalnego wygradzania czy też zabezpieczania w tradycyjnym rozumieniu, ale tutaj też powiedziałbym, jakbyśmy się mogli bardziej rozwinąć, kilka takich gwiazdek bym postawił, bo to jest oczywiście potężna zaleta tych robotów. Zawsze trzeba uważać na możliwości techniczne i bezpieczeństwo, czyli czas cyklu robota kolaboracyjnego, który będzie zawsze troszeczkę wolniejszy, bezpieczeństwo narzędzia i tak dalej, ale to się powinno wykonać w trakcie analizy technicznej, w trakcie dobierania robota do aplikacji. Zwrócę uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, to co jest pokazane na tym slajdzie. Proszę Państwa, też trzeba pamiętać o tym, nie wolno zapominać, że parametry doboru robota typu zasięg i udźwig to jest wierzchołek góry lodowej. Czasami mamy takie zapytania, poproszę ofertę na robota, zasięg 2,5 metra, udźwig 165 kg, ile to kosztuje? To jest tak naprawdę dopiero początek rozmowy, to jest, tak jak powiedziałem, wierzchołek góry lodowej, bo pod uwagę musimy wziąć szereg innych czynników, które dopiero zdecydują, czy ten robot może pracować w tym środowisku, czy nie. Stopień ochrony robota, warunki, w jakich ma pracować, czyli na przykład IP robota, ochrona przeciw wilgoci i zapyleniu. Będziemy brali pod uwagę dopuszczalne momenty bezwładności, które może przenieść. Będziemy brali pod uwagę masę robota, możliwości jego montażu, na przykład czy da się go podwiesić do góry nogami i tak dalej. Więc zawsze jest tak, że prowadząc rozmowy z klientem, zadajemy 50 niewygodnych pytań często i dopiero po uzyskaniu odpowiedzi w możliwie dokładny sposób jesteśmy w stanie ocenić, który robot będzie optymalnym wyborem. Jeżeli chodzi o to, z czego możemy wybierać, no to od robota o udźwigu 0,5 kg do tego największego, którego widzieliście Państwo, o udźwigu 2 300 kg. No i o tym lubimy mówić, bo rzeczywiście gama i asortyment jest tutaj dosyć szeroki. Natomiast idziemy dalej. Tworzymy pierwsze stanowisko, idziemy dalej. Proszę sobie teraz wyobrazić, że też trzeba podjąć decyzję, stawiając się w roli zakładu produkcyjnego, czy też użytkownika końcowego, tak to nazwijmy, stanowiska. No trzeba zdecydować, czy tego robota wdrażać własnymi siłami, czy z pomocą partnera jakiegoś biznesowego, czytaj integratora, czyli producenta stanowiska zrobotyzowanego. Jak powiedziałem wcześniej, my wspieramy integratorów na co dzień, sami nie integrujemy. Zawsze gdzieś tam delikatnie sugerujemy to podejście poprzez integratora, tak jak na przykład firma Alnea, przykład doświadczonego już bardzo integratora, który po prostu tym się zajmuje na co dzień, czyli to jest jego, można powiedzieć w cudzysłowie, chleb powszedni, budowanie stanowisk zrobotyzowanych, czy linii nie zawsze zrobotyzowanych, czasami po prostu zautomatyzowanych. Ale trzeba sobie tutaj podjąć decyzję, czy samodzielnie, czy ze wsparciem integratora. Można samodzielnie wdrażać robota. Czasami jest takie przekonanie, że pozwoli to trochę zaoszczędzić, jeżeli chodzi o inwestycje w stanowisko. No bo tak, integrator też musi wykonać swoją pracę, też wkłada pracę, poświęca swój czas na projekt i tak dalej, ale on z drugiej strony patrząc, on doskonale wie, co robi i
to, co on wykonuje, wykonuje już zapewne po raz któryś, albo po raz setny, albo może ma mniejsze doświadczenie, ale w praktyce okazuje się, że nawet jeżeli integratorowi trzeba zapłacić za to, żeby on to stanowisko wdrożył od A do Z, to on to zrobi dużo sprawniej, szybciej, niż porównując do sytuacji, w której samodzielnie będziemy takiego robota wdrażali. Jedno i drugie podejście jest możliwe, w jednym i drugim przypadku trzeba sobie przeanalizować. No i cóż, i a propos tego partnera, to co widać po prawej stronie slajdu, w prawym dolnym rogu, kryteria wyboru partnera. Zwracajmy uwagę na to, jakiego partnera wybieramy. To jest też temat rzeka. Integratorów na rynku polskim jest rzeczywiście sporo i trzeba tutaj sprawdzić, w jaki sposób firma integratorska podchodzi do tematu, tak mówiąc też w cudzysłowie. Za chwilkę będę mówił o tym, co to, jak powinno się zrobić, czy w jakim środowisku można zrobić symulację, dlaczego powinno ją się zrobić. Nie każdy ją wykonuje, a warto na to zwrócić uwagę. Proszę Państwa, to co jest bardzo istotne, to co powiedzieliśmy już, to co padło już wcześniej, czyli możliwości robotów, możliwości również we współpracy z innymi urządzeniami. To co widać tutaj, to jest możliwość połączenia robota z obrabiarką, z frezarką, z stokarką, z innymi maszynami. Tu też są gotowe pakiety. Jeżeli jesteśmy teraz w zasadzie, można powiedzieć, na świeżo po targach poznańskich, które odbyły się w zeszłym tygodniu, gdzie prezentowaliśmy połączenie robota z centrum frezarskim. Kto z Państwa był, ten może widział te przykłady, które pokazywaliśmy. Tam chodziło o to, że połączenie robota z taką obrabiarką też zajmuje nam już relatywnie mało czasu, ponieważ zarówno obrabiarka, jak i robot są bardzo mocno przygotowane do tego, żeby rozmawiać ze sobą, mówiąc w cudzysłowie. To jest też taki kolejny przykład na możliwość zaangażowania robota w procesie obróbki metali, w tym wypadku do załadunku obrabiarki. Ale o tym chciałem powiedzieć jeszcze troszeczkę szerzej. Zanim zaczniemy cokolwiek robić z wdrożeniem robota na realnej, na prawdziwej hali produkcyjnej, no idealnie byłoby sprawdzić najpierw, jak robot będzie się zachowywał. Środowisko, które nam w tym pomaga, u nas nazywa się RoboGuide. I tak jak widzicie Państwo na tych zdjęciach, to jest świat wirtualny, w którym możemy sobie doskonale zaprojektować nasze stanowisko wcześniej, czyli zamodelować w CAD-zie, wstawić wirtualnego robota, zaprogramować go od A do Z, sprawdzić, jaki będzie czas cyklu, ile miejsca zajmie nam stanowisko, ile miejsca na hali potrzebujemy, gdzie są potencjalne punkty kolizyjne, jak zoptymalizować trajektorię robota, żeby na przykład jego żywotność była wykorzystana optymalnie, żeby nie było żadnych, nazwijmy to, nieoptymalnych ruchów. I takie coś powinno się wykonać zawsze. Nie każdy to robi, niektórzy to pomijają, niektórzy o tym nie pamiętają, niektórzy się spieszą, ale wykonanie, jakby przejście procedury w ten sposób zawsze pozwoli nam uniknąć przykrych niespodzianek już przy wdrożeniu, a czasami to są niespodzianki, które ciężko jest wyeliminować już będąc na etapie wdrożenia robota u klienta. I taki przykład, proszę zwrócić uwagę, jeżeli sobie zobaczymy, no chociażby na stanowisko, tutaj muszę na chwilkę wyskoczyć, na stanowisko, przyjmijmy, niech to będzie polerowanie, wstawiamy sobie wirtualnego robota, wstawiamy sobie model kadowski naszej części, proszę się nie zrażać tym, że to jest język japoński, są różne wersje RoboGuide'a, tutaj akurat mam przykład w języku japońskim, ale to ma na celu podejście, w którym nie musimy klikać poszczególnych punktów, czy nawet prowadzić robota za ramię, tylko na podstawie modelu kadowskiego wyklikać to, co jest do obróbki, poustawiać parametry typu offset narzędzia, prędkość procesowa, prędkość liniowa, uruchomić proces w tak zwanym cyklu testowym. To jestem ciekaw, co to znaczy. Po prawej stronie mamy widok z RoboGuide'a, po lewej stronie mamy już proces pracujący na realnym robocie. No i to jest przykład środowiska, które bardzo wiele nam powie i bardzo wiele nam pokaże, czy ten robot w tym zadaniu sobie poradzi, czy nie. Zawsze taki etap powinno się przejść. Zawsze taki etap powinno się przejść, żeby uniknąć tych tak zwanych przykrych niespodzianek. Zwróćcie też Państwo uwagę, że nawet trudniejsze procesy, tutaj będziemy mieli chociażby przykład z tak zwanym bin pickingiem, czyli z wizją 3D, takie coś też z powodzeniem możemy sobie zasymulować, czyli możemy sobie zasymulować wysypanie detali losowo w koszu, możemy sobie powybierać parametry szukania takich detali przez robota,
Możemy za chwilkę uruchomić robota w cyklu takim testowym. No i znów sprawdzić skuteczność szukania. Oczywiście to jest taka mała uwaga. System wizyjny zawsze wymaga albo w 90% realnych testów, bo tutaj czegoś takiego jak oświetlenie nie sprawdzimy. Nie sprawdzimy, jak się zachowuje detal w danych warunkach oświetleniowych chociażby, ale już same ruchy robota, punkty ewentualne kolizyjne jak najbardziej sprawdzimy. No i wspomniany czas cyklu, czy żywotność przekładni szacowano. Jeżeli nie osiągamy jakiegoś minimalnego pułapu żywotności przekładni powyżej 12-15 lat, to tak naprawdę nie idziemy dalej. To znaczy pracujemy tak długo, aż powiemy, że robot będzie według tego oprogramowania żył co najmniej 12-15 lat albo dłużej. My przez minimum 25 lat mamy obowiązek dostarczyć części zamienne. Fanuc z racji tego, że produkuje samodzielnie serwonapędy, enkodery, elektronikę, coś takiego deklaruje i trochę nam to pomaga, jeżeli chodzi o utrzymanie robota w kolejnych latach, stąd nawet 30-letnie roboty pracujące w Polsce dzisiaj również obsługujemy i również się nimi zajmujemy. Proszę Państwa, żeby troszkę sprawniej może przejść do kolejnych etapów, no bo już tutaj wracając do tego metalu, który się pojawił w tytule mojej prezentacji, no to taki jeszcze, nazwijmy sobie klasyk, Państwu pokażę jako jeden z przykładów załadunku, rozładunku obrabiarek czy stanowisko zrobotyzowane do obsługi dwóch centrów frezarskich właśnie z wykorzystaniem jeszcze systemu wizyjnego 3D, który tutaj widać. To jest ten nasz system wizyjny Fanuca. On się nazywa u nas 3D Area Sensor, na podstawie którego robot sobie ocenia, jak jest położony detal, czy to jest detal dobry, czy wadliwy. Tutaj możemy rozszerzać o kolejne kamery. Możemy budować tak naprawdę dosyć szerokie aplikacje. Zawsze pytanie o sensowność i o to, czy dane narzędzie w danym stanowisku ma jeszcze sens. Ale do tego jeszcze pewnie za chwilkę przejdziemy. To jest przykład na załadunek dwóch frezarek, żeby polecieć jakby tutaj dalej. Jeszcze jedną rzecz. To, co tutaj Państwo widzieliście, nazwałbym to tym zmysłem wzroku, czyli mówiliśmy tutaj trochę o tym systemie wizyjnym, ale mamy jeszcze coś takiego jak zmysł dotyku. My tak nazywamy czujnik siły, który też jest wykorzystywany dość często albo w operacjach montażu, tak jak tutaj widać na tych zdjęciach, albo w operacjach obróbki. No i tutaj sytuacja jest podobna, to znaczy to robot decyduje o tym, znowu tutaj nie poszło mi za bardzo przeskoczenie, ale już się poprawiam. Tutaj znowu jest tak, że to robot decyduje o tym, jak pokierować swoim ruchem, żeby wykonać poprawnie operację, mówiąc w największym skrócie. Będzie widać na przykładzie montowania kół zębatych za chwileczkę, tutaj mamy pierwsze koło, za chwilę będzie drugie, że robot wykonuje takie ruchy, zauważycie Państwo, lewo, prawo na nadgarstku, delikatnie może się odchylić, cały czas monitorując siłę, jaka zachodzi między chwytakiem, detalem jednym a drugim montowanym. I jakby tutaj rola programista się w pewnym momencie kończy, następuje komenda force control start i to robot ma zrobić tak, żeby zmontować detal poprawnie. To jak on sobie poukłada swoje osie, to jest jego sprawa. On ma zrobić tak, żeby montaż nastąpił poprawnie. I to jest zmysł dotyku, który można by było tak porównać de facto do zmysłów ludzkich. W połączeniu te dwa narzędzia ze sobą, czujnik siły, system wizyjny, jak można już się domyślać, daje bardzo szerokie możliwości uniwersalnego wykorzystania robota. Pan ma pytanie. Jedno krótkie tylko. Jak daleko możemy z tą kalibracją pójść? To znaczy, czy kolejność ruchów, też robot sobie sam jest w stanie ułożyć? To jest do zdefiniowania wszystko w parametrach czujnika siły. Czyli my definiujemy, w jakich tolerancjach może się odchylać, co ma priorytet, czy najpierw obracanie wokół osi, czy odchylanie wokół osi piątej i tak dalej, i tak dalej. Okay. Ale to będziemy jeszcze pewnie o tym rozmawiać. Więc tak wyglądają, w skrócie mówiąc, możliwości, jeżeli chodzi o zmysły. Ja tak podejrzewam, że już się zbliżam do brzegu, tak? Więc żeby aż tak bardzo nie przeciągnąć tematu, zwrócę Państwu uwagę jeszcze na jedną rzecz. Oprócz tego, że są fajne narzędzia zaawansowane, związane z możliwością robotów, bardzo mocno zwraca się uwagę dzisiaj też na tak zwane predykcyjne narzędzia, czyli na to, żeby robot potrafił przewidzieć to, co się stanie za chwilę, w skrócie mówiąc. Do tego też jest gotowe narzędzie. To gotowe narzędzie nazywa się Zero Downtime. Jest pokazane w formie takiej trochę śmiesznej animacji, ona na pewne rzeczy dość dobrze pokazuje. Ponieważ mamy robota, który ma
własne serwonapędy wyprodukowane przez bezpośrednio w swoim R&D, mówię tutaj o Fanuku, własne serwonapędy, enkodery, elektronikę, system operacyjny i tak dalej, no to potrafili inżynierowie stworzyć taki pakiet, który obserwując bez żadnych zewnętrznych sensorów, który obserwuje cały czas, jak pracuje przekładnia, jak pracują serwonapędy, jaka jest temperatura, pobór prądu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko łączymy sobie w sieć lokalną, akurat z Cisco Fanuk globalnie tutaj współpracuje. Łączymy w sieć lokalną i monitorujemy na bieżąco w jednym zakładzie albo w kilku zakładach. Efekt jest taki, że robot z wyprzedzeniem dwutygodniowym potrafi powiedzieć, że na 80% przekładnia numer 3 na robocie 24 padnie za 2 tygodnie i trzeba się przygotować na serwis. Jak niezawodna byłaby mechanika, to jest zawsze mechanika. Ona zawsze jest narażona na po prostu awarię. Jak niezawodna byłaby podzespoły poszczególne robota. Więc ten pakiet daje nam tyle, że mamy tą informację wcześniej i w taką fanukową ciężarówką jesteśmy w stanie w zorganizowany sposób przeprowadzić zorganizowaną akcję serwisową, a nie nagłą. Pięknym przykładem, i to lubię podkreślać, jest gliwicki Opel, w którym kilkadziesiąt robotów w tej chwili jeszcze, a będzie kilkaset, jest monitorowanych w ten sposób. Pakiet został pierwotnie stworzony dla Opla w Stanach Zjednoczonych, w tej chwili jest dostępny już na całym rynku, ale Opel bardzo docenił, nawet dostaliśmy nagrodę, która nazywała się bodajże Innovation Award, za to, że pozwoliliśmy zaoszczędzić kilkadziesiąt milionów dolarów Oplowi z tytułu nieplanowanych przestojów. Czyli Opel powiedział, ok, gdyby nie ten wasz pakiet, to stracilibyśmy tyle i tyle pieniędzy. Wiadomo, ile kosztuje w automotywie każda sekunda i każda minuta przestoju. To jest pakiet ZDT. Ja, proszę państwa, chyba już muszę raczej się tutaj ewakuować i kończyć swój wywód. Na koniec, dosłownie w kilku klatkach, taki szybki rzut oka na produkcję robotów w Japonii. Jest to jedno z najbardziej zrobotyzowanych miejsc na świecie. Roboty Fanuka zaangażowane oczywiście na produkcji Fanuka, czy to produkcję poszczególnych komponentów mechanicznych. No miało to troszeczkę inaczej wyglądać, także to już nam jakoś tutaj super płynnie nie pójdzie. Ale rzeczywiście od lat 70. nic się nie zmieniło, czyli prawie 50 lat jest to produkowane cały czas w ten sam sposób. Zapraszam do dyskusji, zapraszam do rozmów na temat możliwości, na temat wsparcia was w zakresie robotyzacji. Jesteśmy tutaj przy tych dwóch jednostkach, jedna żółta, druga zielona, jedna kolaboracyjna, druga niekolaboracyjna. Będzie okazja do tego, żeby porozmawiać o szczególnych, już konkretnych procesach, tak jak tutaj pan miał pytanie, czy może inne pytania się pojawią, więc jesteśmy otwarci. Na koniec, zupełnie podsumowując, to już padło na poprzedniej prezentacji, liczby również są z IFR-u, z tego raportu, one się niestety się pokrywają, czyli 36 robotów w Polsce na 10 tysięcy osób pracujących w przemyśle. Z jednej strony smutno, z drugiej strony wiemy co robić, mamy dużo do zrobienia. Także dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo.